Cześć wszystkim, witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce. W dzisiejszym odcinku kolejna gra od Lucrum Games, czyli kto drugi ten lepszy. Bardzo zakręcona gra imprezowa od 2 do 6 graczy, w której wygra każdą rundę ten, który będzie drugi na torze naszej punktacji. Ale jakby jeszcze było za mało dziwnie, całą grę wygrywa osoba, która ma drugą największą ilość punktów zwycięstwa na koniec, po 5 rundach. Także widzicie, bardzo, bardzo zakręcone. Jest to gra, która właśnie dosyć nawet nieźle działa na dwóch graczy. Także zademonstruję wam właśnie ten tryb. Każdy dostaje taką kartę, żeby pamiętać, kto jest którym pionem. No i wszystkie piony startują właśnie na punkcie 0 na naszym torze. Dalej, każdy z graczy dostaje po 5 kart. Tych graczy prawdziwych, a gracz wirtualny żółty dostał 4 karty, bo tak właśnie w tym trybie wygląda. I na czym polega gra? W każdej rundzie z 5 rund, w każdej turze będziemy zagrywać jedną kartę albo na siebie, albo na jednego z przeciwników. Dajmy na to. W pierwszej rundzie fioletowy, dajmy na to, zagra dwójkę, ale jeszcze nie pokazuje na kogo, bo to się dzieje jednocześnie. Dajmy na to, że niebieski minus jedynkę. A gracz wirtualny zawsze zagrywa kartę na siebie. I teraz na 3-4 wszystkie odkrywamy. I dajmy na tą zagrywoną. Na niebieskiego, niebieski zagrał na przykład na żółtego. I teraz sytuacja jest taka. Niebieski rusza się 2 do przodu, czyli tutaj na to miejsce, a żółty sumuje swoje karty, stoi w miejscu. Fioletowy nie dostał żadnej karty, więc też się nie rusza. I teraz wszystkie karty zbieramy i na tym się runda kończy. Jak widzicie, teraz graczem drugim są dwie osoby, które są na 0, także oni punktów po prostu będą mieli 0 punktów, ale teraz jest następna runda, tak? I teraz już pojawia się nieco planowania, bo niebieski na pewno nie chce być pierwszy, wtedy nie dostanie żadnych punktów. Z kolei no, żółty też nie chce w tyle pozostawać. Więc dajmy na to, że niebieski zagra teraz na fioletowego czwórkę, fioletowy zagra powiedzmy minus jedynkę na niebieskiego, a żółty jak zwykle na siebie. Wszyscy na 3-4 odkrywają i wchodzą w życie te karty. I tak, fioletowy plus 4 pojawia się tutaj. Niebieski minus 1 pojawia się tutaj i żółty plus 1, więc pojawia się tutaj. I ta sytuacja się zmieniła tak, że teraz to niebieski i żółty dostaną po jednym punkcie, fioletowy nie dostanie punktu, ponieważ jest pierwszy. Odkładamy wszystkie karty. I rozgrywamy kolejną turę. Jak widzicie, bardzo szybkie, szybkie to i klarowne. Tłumaczenia gry tak naprawdę w ogóle nie ma. I teraz tak. Niebieski pewnie chciałby jakieś punkty przynajmniej dostać, bo w ciągu 5 rund no, musi jakieś tam punkty dostać, bo żeby tym drugim być na końcu. Dajmy na to, że zagra. Dajmy na to, że zagra na fioletowego minus dwójkę. A co istotne, ostatnia karta na ręku zawsze musi być zagrana na siebie. W ostatniej rundzie żółty, czyli neutralny gracz, nie ma żadnej karty, bo ma jedną mniej, a gracze muszą zagrać zawsze na siebie, więc muszą już teraz wiedzieć mniej więcej, co będą robić. Dajmy na to, że fioletowy dań na wirtualnego gracza, dajmy na to plus jedynkę. Więc odkrywamy, niebieski zagra na fioletowego i żółty zagrywa na siebie. I co wychodzi żółtemu? Żółty stoi w miejscu, nic się u niego nie zmienia, ale fioletowe rusza się minus 2. Czyli cofną się. I teraz zagrywamy przedostatnią kartę. Pamiętajcie, że ostatnia jest na siebie, więc muszą to dobrze zaplanować. Niebieski, na czym mu zależy? Zależy mu pewnie, żeby no, zostać w miejscu mniej więcej, albo delikatnie może ruszyć się do przodu albo do tyłu, więc dajmy na to, że plus czwórkę zagra na żółtego, żeby go wypchnąć do przodu, żeby tu spróbować coś zapunktować. Żółty oczywiście zagrywa na siebie w tym samym czasie, a fioletowy zagrywa na niebieskiego plus 2. Teraz tak, niebieski plus 2, to 1, 2. Teraz żółty rusza się 2 do przodu, jak to sumujecie, raz, 2. I na tym się kończy ta runda. Wszystkie karty spadają. I widzicie teraz sytuację. Ostatnie karty już po prostu idą przed siebie, bo muszą być na siebie, więc jeden fioletowy do przodu, niebieski jeden do tyłu. I teraz tak. Ponieważ obydwoje gracze są ex aequo na pierwszym miejscu, jako drugi tutaj melduje się niebieski.
Więc on zdobywa na koniec tej rundy 2 punkty zwycięstwa. Więc widzicie, po pierwszej turze z 5 2 punkty zwycięstwa ma. To jest i dobrze, i niedobrze, bo teraz jest pierwszy, więc w tym momencie by przegrał. Istotne jest to, że teraz tak, rozdaje się znowu karty i znowu gra od początku, czyli tutaj do 4 żółtemu, inni gracze dostają po 5 kart. No i gra trwa tak właśnie, 5 razy zagrywamy, kto ma drugą ilość punktów zwycięstwa, ten wygrywa. No i teraz przejdziemy do podsumowania, co ja sądzę na temat tego, kto drugi, ten lepszy. No jak widzicie, zasady do kto drugi, ten lepszy naprawdę nie są trudne, to przy wytłumaczeniu podstawowej rozgrywki dla waszych znajomych to będzie kwestia dosłownie chyba 2 minut, tak myślę, raczej więcej nie. No ale co mi się jako pierwsze rzuca w oczy, jak zobaczyłem w ogóle tą grę, jak przeczytałem zasady. Pierwsze co? Że ta gra nie ma sensu. Jest po prostu chaotyczna. Tak przynajmniej po przeczytaniu zasad stwierdziłem, bo każdy zagrywa jednocześnie te karty w sposób taki chaotyczny. My nie wiemy, co przeciwnik zagrywa, nie wiemy, co ma na ręku, więc nie można teoretycznie w ogóle niczego zaplanować. A muszę was zadziwić, że naprawdę można. Można tu sporo zaplanować. W zależności od sytuacji, jeżeli chcemy być drudzy i zdobyć większą ilość punktów zwycięstwa, wtedy no jesteśmy w stanie sterować naszymi przeciwnikami w ten sposób, żeby faktycznie na tym drugim miejscu skończyć, tak? Czyli albo siebie podbijamy, albo przeciwników obniżamy po to, żeby gdzieś tam akurat się zmieścić. Ale musimy też uważać, żeby za dużo tych punktów nie zdobyć. Bo jeżeli zdobędziemy za dużo, to nie będziemy w stanie w dalszych wyścigach wysforować naszych przeciwników w ten sposób, żeby mieć drugą ilość punktów zwycięstwa na koniec gry. Także widzicie, o dziwo, jak na ilość w ogóle tutaj zasad i czasu rozgrywki, tych decyzji naprawdę jest sporo i naprawdę to jest bardzo duże zaskoczenie dla mnie, tak? Jeżeli chodzi o wykonanie, no fajne poręczne pudełeczko, szczerze mówiąc po okładce raczej bym chyba nie zwrócił uwagi na tą grę, bo no, wygląda dosyć taki klasyczny sposób, jak jakiś powiedzmy się kojarzy z Monopolem albo z czymś takim, albo z taką tanią może grą dla dzieci, ale to są naprawdę tylko pozory. Troszkę moim zdaniem szkoda, że wydawca oryginalny tej gry nie stwierdził, że jakoś można to fajnie utematowić. Znaczy moja żona się z tym nie zgadza, no bo że te pionki są super i w ogóle. Ale uważam, że ta gra mogłaby mieć jakiś taki ciekawszy temat, nawet nie wiem, biegające konie, biegające żółwie, no one już były, tak, ale no cokolwiek takiego. To wtedy moim zdaniem to byłoby troszkę przystępniejsze. A tak to te pionki są takie trochę bezpłciowe, ale naprawdę no jakby samo wydanie jest fajne. Podoba mi się to, że to jest takie poręczne, bo tą planszę dosłownie w kilka sekund tutaj sobie składamy z 2 elementów i zaczynamy rozgrywkę w kilka sekund, tak? Tasujemy karty, rozdajemy, gramy, więc no chyba nie ma szybszej gry moim zdaniem do wytłumaczenia, do pokazania i to na pewno jest bardzo duży plus. Skalowanie też tutaj jest bardzo fajne, bo tak, bo dobrze się gra naprawdę w maksymalnym składzie 6 osób, mimo że wtedy właśnie już coraz mniej jesteśmy w stanie zaplanować. Takie optimum chyba to jest 4 osoby. Ewentualnie właśnie na 2 osoby jest też całkiem ciekawie, bo wtedy mimo, że mamy tego wirtualnego gracza, to nie musimy jakoś specjalnie się za niego ruszać i nie jest to takie uciążliwe jak w wielu grach, więc dla mnie naprawdę bardzo fajna pozycja. Myślę, że jako taka imprezówka to naprawdę jedno z lepszych, duże zaskoczenie, także serdecznie wam polecam. Myślę, że jak znajdziecie w jakiejś fajnej cenie, powiedzmy nie wiem, 30-35 zł, w porywach do 40 to naprawdę warto, za więcej to bym się zastanawiał, bo jednak to nie jest aż tak dużo komponentów i tych gier imprezowych jest sporo, a naprawdę ta jest bardzo dobrą z nich. No i to było właśnie kto drugi, ten lepszy.